Cześć, tu Michał Wrzosek, Twój dietetyk i pogrąca zbędnych kilogramów. Mam dla Ciebie ważną i jednocześnie niepokojącą wiadomość. Marnujemy tyle jedzenia, że aż trudno w to uwierzyć. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa rocznie marnuje się 30-40% wyprodukowanej żywności, co przekłada się na 1300 milionów ton, które mogłyby wyżywić 2 miliony ludzi, a przeciętny Europejczyk w ciągu roku marnuje 95 do 115 kg żywności. Skutki marnotrawienia nie są odczuwane natychmiast. Może i widzimy te resztki, które sami wyrzucamy, ale ciężko wyobrazić sobie te góry rozkładających się odpadów na wysypiskach śmieci, które wytwarzają miliardy ton gazów cieplarnianych i marnują zasoby słodkiej wody ziemi. Co zrobić, żeby oszczędzić kupę pieniędzy, przestać marnować jedzenie i zrobić coś dobrego dla naszej planety? Mam dla Ciebie oczywiście trzy sposoby. Po pierwsze, przygotuj listę posiłków na cały tydzień. Następnie opracuj listę produktów, których potrzebujesz do przygotowania tych dań. Przed wyjściem do sklepu sprawdź, jakie składniki masz w kuchni, a jakich nie. Dzięki temu musisz kupić tylko te, które są ci naprawdę potrzebne. Zastanów się także, czy niektóre składniki w przepisach możesz zastąpić produktami, które masz. Większość ludzi kupuje więcej żywności niż potrzebuje, a badania naukowe wskazują, że zakupy bez ówcześnie przygotowanej listy prowadzą do zwiększonego marnowania żywności. Samo przejadanie się jest również ogromnym problemem dzisiejszych czasów. Dla własnego zdrowia, pilnuj, aby Twoje porcje były odpowiednie, dzięki czemu nie tylko utrzymasz prawidłową masę ciała, ale i zmniejszysz marnotrawstwo żywności. Po drugie, posegreguj i właściwie przechowuj żywność, którą kupisz i tą, którą już masz w domu. Układając jedzenie zastosuj się do zasady first in, first out, czyli produkty, które trzeba zjeść najszybciej, powinny być ułożone w lodówce najbliżej, a nie ukryte np. za stosem słoików przy wewnętrznej ścianie. Podobny jest z suchymi produktami. Czasem zdarza się, że masz ochotę spróbować np. mąki migdałowej, kupujesz ją, wkładasz do szafki i zapominasz. Przypomina Ci się o niej, gdy robisz porządki i zauważasz, że data ważności już dawno minęła. Dlatego Twoje zadanie na dziś to przejrzyj szafki z suchymi produktami i wyjmij na wierzch to, czego chcesz i powinieneś użyć w najbliższych dniach. Naucz się również zasad przechowywania żywności. Wiele osób nie wie, jak przechowywać owoce i warzywa, co może prowadzić do przedwczesnego dojrzewania, a ostatecznie do psucia się tych produktów. Na przykład ziemniaki, pomidory, czosnek, ogórki czy cebula nigdy nie powinny być chłodzone. Przedmioty te należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Po trzecie, zaprzyjaźnij się ze swoją zamrażarką. Mrożenie jest bardzo bezpieczną metodą przechowywania żywności. Pozwala zachować odżywcze, dietetyczne i argonaleptyczne walory świeżych produktów. Zamrażanie co prawda nie zabija bakterii przenoszonych przez żywność, ale znacznie spowalnia ich zdolność do rozmnażania, dlatego zamrażanie zapobiega psuciu się żywności. Co można zamrozić? W sumie tak naprawdę jest niewiele produktów, których mrozić nie wolno. Możesz zamrozić prawie wszystko, w tym jogurty, większość serów, mleko, mięso, ryby, jaja i nawet te ugotowane na twardo, banany czy też chleb. Cokolwiek chcesz zamrozić, bez względu na to, czy jest to ser, ugotowana zupa czy surowe mięso, najpierw odpowiednio poporcuj te produkty. W ten sposób wyjmujesz i rozmrażasz tylko to, czego potrzebujesz. Ponadto im mniejszy jest ten przedmiot, który mrozisz, tym szybciej, Szybciej się zamrozi. Polska znajduje się na piątym miejscu wśród krajów europejskich, gdzie wyrzuca się najwięcej żywności. Tylko my razem, wspólnie możemy to zmienić. Dlatego jeśli starasz się lub dzięki temu filmowi będziesz ograniczać marnotrawienie jedzenia, daj mi proszę znać. Cześć!